Dzień dobry. Witamy Państwa na panelu dyskusyjnym, ostatnim panelu dyskusyjnym w ramach przeglądu Teatru dla Dzieci i Młodzieży Co Nowego w Gdańsku, organizowanym przez Miejski Teatr Miniatura. Dzisiaj witamy z Instytutu Kultury Miejskiej i spotykamy się w takim składzie wspaniałym. Pani Anna Augustynowicz, reżyserka i dyrektorka Teatru Współczesnego w Szczecinie. Pan Zbigniew Rudziński z Centrum Sztuki Dziecka. Robert Jarosz, kierownik artystyczny Teatru Gulliver w Warszawie i dramatopisarz. I dzisiaj będziemy rozmawiać o takim temacie, nadal o młodzieży. Tym razem młodzież w teatrze, formy i tematy. Jesteśmy już wszyscy po doświadczeniach przeglądu, po obejrzeniu kilku spektakli, a przede wszystkim 2 godziny temu, nawet niecałe, skończył się spektakl Męczennicy w reżyserii Anny Augustynowicz. I oglądając go, myślałam o paru tematach, które można wyprowadzić z tego spektaklu, a które też mi się wydają jakoś atrakcyjne dla młodego człowieka. I konkretnie są to takie 3 pola tematyczne, które są tu poruszane, które mogą być ważne. Pierwszym tym polem są dla mnie relacje rodzinne i to, co zachodzi w rodzinie. Drugim tym polem są dla mnie relacje społeczne, które akurat tutaj są obserwowane poprzez środowisko szkolne. No i trzecim polem są relacje takie duchowe, bym powiedziała, w związku z Bogiem. I pierwsze pytanie mam oczywiście do pani Anny. Które z tych tematów jakoś wydaje się pani najatrakcyjniejszy, czy najważniejszy dla młodego człowieka? Wiem, że państwo w Szczecinie prowadzą po tym spektaklu rozmowy z młodą publicznością, więc pewnie jest też taka okazja do podzielenia się. Prowadzimy rozmowy z młodzieżą, która ogląda przedstawienie. Prowadzimy rozmowy z nauczycielami, także rodzice bywają na tych dyskusjach po spektaklu. I wydaje się, że właściwie nie można wyznaczyć, który z tych tematów jest tematem zasadniczym czy wiodącym, bo one są ze sobą bardzo mocno splecione. Bo właściwie od tego, w jakiej rodzinie przychodzimy na świat, jacy rodzice nami się zajmują, jakich ludzi spotykamy w środowisku szkolnym, zależy to, jak funkcjonujemy w społeczeństwie jako osoby dorosłe. W związku z tym ja nie potrafiłabym rozdzielić. Często te rozmowy są, każdego z tych obszarów dotykają, ale nie potrafiłabym wyznaczyć obszaru najważniejszego. A czy zdarzają się, nie wiem, może takie jakieś dominujące głosy w którymś z tych obszarów, na przykład ciekawiłoby mnie, co młodzi ludzie mówią o tych relacjach swoich, odnosząc ten spektakl do siebie. Wydaje mi się, że to, co jest dobre, jeśli chodzi o takie moje słyszenie przedstawienia, to, że Majenburgowi, autorowi sztuki, udaje się, a nam w jakimś stopniu za jego pomocą, uwolnić śmiech. Młodzież reaguje bardzo żywiołowo na tym przedstawieniu. I powiedziałabym, że to nie jest taki śmiech bezrefleksyjny, tylko że on rzeczywiście nie jest. Oczywiście czasami bywa, bo to zależy, jaka grupa się pojawi i w jakiej energii między sobą się zagrzewają. Także bywa, że to jest czasami taki śmiech nie a propos. Natomiast reagują na puenty literackie, reagują na tematy zadane i tę publiczność słychać. Oczywiście najbardziej chyba bawi ich to, co myślę jest sednem w ogóle dramatu takiego młodego człowieka, mianowicie jak on jako osoba dramatu jest w stanie funkcjonować w pewnym systemie, na który składa się system rodzinny. Tutaj jest to rodzina niepełna, ponieważ jest to matka samotnie wychowująca dziecko, pracująca na nocne zmiany. Drugi system to jest system społeczności szkolnej i sposób uczenia, czy to, czego dziecko jest uczone,
a jak świadczą sobą nauczyciele uczący? Bo to, co rodzic czy nauczyciel mówi, to jest rzecz jedna, a jaką postawę on reprezentuje, czy jak świadczy sobą w pewnych sprawach, to jest rzecz druga. I wydaje mi się, że ten obszar, który jest niesamowicie delikatny, mianowicie obszar szeroko rozumianej duchowości, bo dzisiaj mamy do czynienia jednak no, z bardzo różnorodną społecznością. Natomiast niezaprzeczalnie to przedstawienie jest także dowodem na to, że te potrzeby duchowe w środowisku młodych ludzi, one są i one są bardzo silne. I sprzeczność, która między ich potrzebami duchowymi następuje wobec pewnego systemu, który jest wdrażany, wtłaczany, który jakby nie szanuje w jakiejś mierze wolności, czy właśnie w tej wolności zawartych potrzeb młodych ludzi, że to staje się także przedmiotem uwolnionego śmiechu. Myślę, że tutaj pojawiło się pierwsze stwierdzenie, które gdzieś odnosi się właśnie do tego tematu formy, czy do tego obszaru formy, o którym mówimy, czy sztuka, która jest dla młodzieży, która ma ją za sobą prowadzić. To jest właśnie taka sztuka, która mówi o ważnym temacie, ale jednocześnie służy uwolnieniu śmiechu. Czy to jest pewna koncepcja sztuki dla młodzieży? Znaczy, wydaje mi się, że ja nie mam jakby pragmatycznego podejścia do budowania formy w teatrze. Ona zawsze jest konsekwencją pewnego procesu pracy z aktorami i także badania tekstu w trakcie tego procesu. W związku z tym utworem, no na przykład jedną z trudności było czytanie sceny o ewolucji. I no, elementy komediowe, które są zawarte... Właśnie ze względu na elementy komediowe było to... Nie, to było ze względu na rozczytanie języka, ponieważ zaczęliśmy się zastanawiać, jaki język i włożył w usta postaci autor sztuki i właściwie o co spierają się te postaci, bo gdyby przeczytać w istocie, o czym oni rozmawiają, to to jest, no, powiedziałabym, dość żenujący poziom rozmowy. Nie tylko z dziećmi, a przede wszystkim z dziećmi, ale także między sobą. To znaczy, na jakim poziomie odbywa się rozmowa pomiędzy nauczycielką i dyrektorem, czy nauczycielką i księdzem, czy rozmowa z nauczycielką o tym, że nie znajduje porozumienia z księdzem, który uczy religii. I spór między, na temat ewolucjonizmu i darwinizmu przeprowadzony takim językiem, który jest językiem, powiedziałabym, pewnego takiego skrótu dla ubogich, też daje dowód pewnemu dyskursowi, który toczy się na przykład w mediach. Że czasami człowiek się czuje zakłopotany tym, co słyszy, a przecież tym wszystkim no, my jesteśmy karmieni jako osoby dorosłe i powiedzmy jesteśmy w stanie łatwiej sobie z tym poradzić niż młodzi ludzie, którzy nakłuwani i karmieni tego typu językiem, tego typu słowami, no w pewnym momencie mają jakąś zupełną sieczkę w głowie i to jest, to są takie interpretacje no bardzo na skróty, kłopotliwe czasem. W związku z tym próba dobrania się do tego języka, jeśli aktor jest w stanie przyjąć ten język serio, w tym momencie musi zbudować także pewien dystans w sobie do skompromitowania tego języka. I tu powstaje forma i tutaj się uwalnia śmiech. Ponieważ gdyby to rozgrywać na poziomie, powiedzmy, dramatu psychologicznego, no to mielibyśmy do czynienia nie z osobami dramatu, tylko z półgłówkami. Też mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, która mam poczucie jest jednak odzwierciedleniem tej sytuacji, w którą są wkładani młodzi ludzie w szkołach. To znaczy mam takie poczucie, że wielokrotnie
nie traktujemy ich tak poważnie, znaczy nie wznosimy się do nich, tylko pochylamy się nad nimi. Wydaje mi się, że chyba przede wszystkim młody człowiek musi być traktowany jak człowiek. Czyli no nie można niczego takiego zrobić młodemu człowiekowi, czego człowiek sam nie chciałby doświadczyć. I traktowanie go w sposób, jakby był, nie wiem, człowiekiem specjalnej troski i jakby trzeba było opowiadać mu rzeczy przy pomocy jakiegoś wypreparowanego języka nieludzkiego. Myślę, że byłoby dla niego zwyczajnie krzywdzące. I teraz no, widać w tym utworze dramatycznym, jak krzywdzący jest taki język, a wobec na przykład dziecka inteligentnego, jak potrafi używać tego języka jako oręża w walce, no w tym momencie jakby z nieprzygotowaniem, z niedojrzałością ludzi dorosłych do prowadzenia młodzieży. Teraz skieruję pytanie do Roberta, bo myślę, że pojawił się temat języka, który jest w moim poczuciu również ważny dla twoich tekstów i dla twojego budowania świata. Jak ty myślisz o języku, który kierujesz do młodych ludzi? Jakbyś mógł się odnieść do słów pani Ani? To znaczy, nie mam chyba czegoś takiego, że staram się stworzyć język, który by jakoś miał trafiać specjalnie do młodego człowieka. Wydaje mi się, że to troszeczkę z innej motywacji wynika, że te teksty są w moim odczuciu również dla młodych widzów. Rzecz w tym, że z takiej perspektywy autora mam poczucie, że młody człowiek jest niesłychanie ciekawą postacią. To znaczy, że wchodzenie w dorosłość jest szeregiem decyzji po raz pierwszy. Takich decyzji po raz pierwszy, w których ten człowiek się sam określa, w których to jego decyzje świadczą o jego systemie wartości, który właśnie sam wokół siebie tworzy w tym momencie podejmowania tych decyzji. Też jak wspominam swój taki okres, to też miałem takie poczucie, że te wszystkie decyzje, które podejmuję, te działania, wybory, że one są tak jakby na całe życie. Jakby z perspektywy czasu mam poczucie, że raz jest tak, raz inaczej, człowiek się zmienia, sytuacja wokół się zmienia, ale tak jak sięgnę pamięcią, to miałem takie poczucie właśnie, że pewne rzeczy są niesłychanie ważne, bo jeżeli teraz postąpię tak, to już później jakby będę musiał być konsekwentny wobec tej decyzji przez resztę życia, tak? I taka postać jest niesłychanie interesująca właśnie dramaturgicznie, no bo ta stawka jest zawsze wysoka w tej postaci. Jakby na szali zawsze jest jakiś spory fragment życia, jeżeli sytuacja wokół niej nie jest błaha. No więc jeżeli już jest taka postać, no to zastanawiam się, jak, w jakich sytuacjach tą postać umieścić tak naprawdę, żeby... I wtedy tworząc tą postać, tak naprawdę no, określam ją w działaniu, tak? Staram się ją obserwować w tych tworzonych przez siebie sytuacjach, do których ją, nie wiem, dopuszczam, tak? I to jakby wynika chyba właśnie z tego, z tej fascynacji młodym człowiekiem, takim, no właśnie, wchodzącym w dorosłość, a nie z próby jakby, no właśnie, pochylenia się nad tym, że są młodzi ludzie, którym trzeba stworzyć język, którym teatr będzie mówić do nich. Ja też tak, sama tak myślę o młodych ludziach, że to jest taki rodzaj szalenie żywej tkanki, takiej, która jeszcze nie obrosła tym całym pancerzem naszych doświadczeń. I że jednak to może być jakaś taka perspektywa, która może skłaniać twórców do takiej potrzeby zaopiekowania się tymi ludźmi, jakiegoś właśnie... Ten młody człowiek jest niezwykle wrażliwy na każdy fałsz. Także oczywiście nie ma recepty, nie ma przepisu. Są sztuki, które wymagają
języka, no, przeniesienia języka z ulicy, przeniesienia autentycznego języka subkultur młodzieżowych. Natomiast Robert już o tym zaczął mówić. Teksty, które on adresuje dla młodzieży, zupełnie są z, jakby z innej bajki. W tych tekstach jest rzeczywistość, jest realność, jest nawiązanie do pewnych konkretnych nawet faktów znanych, społecznych, historycznych. Natomiast on w swoich tekstach udowadnia, że rzeczywistość, w rzeczywistości jest baśniowość. I to powoduje, że ten język bardzo często jest językiem właśnie z oddzielnie stworzonego świata na potrzeby sztuki, tematu, o którym on mówi. Jest to często język nawet legend, starych podań. Neutralny wobec jakby tej sytuacji społecznej. Ta moja motywacja jakby w takim tworzeniu takiej hermetycznej przestrzeni, jakby dla każdego tekstu osobnej, wynika z tego właśnie, że bardzo bałbym się fałszu, posługując się przestrzenią młodego człowieka, no, której no, siłą rzeczy nie mogę znać bardzo dobrze. Więc wychodzę z założenia, że lepiej jest stworzyć swoją przestrzeń na potrzebę jakiejś opowieści, jakiejś historii, tematu, który chcę przepracować. No i wtedy mogę ewentualnie popełnić ten błąd, że w tej wypreparowanej przestrzeni gdzieś dopuszcza się fałszu, ale jakby znacznie łatwiej jest no, operować światem, jakby, który się samemu stwarza w jakiś sposób. I staram się, żeby w tej przestrzeni już nie było fałszu wobec tego mojego języka, bo gdzieś wychodzę z założenia, że wiele problemów jeszcze oprócz tych trzech kategorii łączy problematyka komunikacji, że tak naprawdę rozchodzi się ciągle o komunikację, żeby jeden człowiek został przez drugiego zrozumiany w sposób taki, jaki on tego chce, prawda? Nie poprzez jakąś kalkę, nie poprzez stereotyp, poprzez coś, czego... Schemat. Więc to wszystko jest tak naprawdę o budowaniu komunikacji, potrzebie bycia zrozumianym przez innych, ale też przez samego siebie. I próbując, znaczy być zrozumianym, często tworzymy własny język, tak, wysyłanych sygnałów światu. No i tak podobnie staram się, żeby było w tekstach. Też to, co mówisz o języku, w odwołaniu do tego, co powiedział pan Zbyszek, też mam takie wrażenie, że jednak ta rzeczywistość społeczna, którą opisujesz, jest, czy kody kulturowe, odniesienia do baśni, jest równie znana młodemu człowiekowi, jak człowiekowi dorosłemu. Znaczy, że to jest coś, co jest jakimś takim uniwersum społecznym, w którym się obracamy. Zresztą też mam poczucie, że podobnie jest w spektaklu Męczennicy, że to też jest taka rzeczywistość, w której odnajdujemy siebie stosunkowo łatwo. I my, i młodzi ludzie. Znaczy, ja w każdym razie tak. Tak, no w momencie, kiedy słowa składają się na obrazy, a obrazy wywołują emocje, no to jeżeli uda się coś takiego zrobić, że ze słowem pójdzie też obraz i emocja, to jeszcze oprócz tej treści, no wydaje mi się, że powstaje jakaś taka struktura no, przekazu, prawda? No jakby no, bo to jest scena teatru, żeby się wszystko zespoliło. Mnie się wydaje, że tutaj obaj panowie dotknęli bardzo czegoś ważnego i to można powiedzieć łączy na przykład dramaty Roberta z Majenburgiem, tym akurat konkretnym, że oba te języki pozwalają, w tym wypadku młodemu człowiekowi, na demaskację tego fałszu. Czyli uwalnia się ten moment właśnie teatru, w którym przychodzi człowiekowi uczestniczyć w codzienności. Że teatr w istocie z budowaniem pewnej sztucznej rzeczywistości wchodzi w proces odteatralizowania czy odkłamania tego,
w co człowiek jest wdeptywany w codziennym życiu. I tu jest moment, w którym albo reagujemy śmiechem, albo płaczem, natomiast jesteśmy w stanie rozpoznać, to znaczy rozpoznać pewną prawdę o człowieku, który potrafi fałszować, o człowieku, który potrafi grać. I rozpoznanie tej prawdy też uwalnia nas z lęków na ten temat. Ja się też zastanawiam, czy to jest takie miejsce, w którym może zrodzić się u widza bunt przeciwko rzeczywistości, w której sam funkcjonuje. Myślę, że teatr chyba pojawia się ciut przed sytuacją, jeśli on rzeczywiście jest żywy, niż człowiek w życiu. Przed stawieniem się w takiej sytuacji, czyli jakby idzie o krok do przodu. Że doświadczenie teatralne wyprzedza doświadczenie z życia. To jest tak, że doświadczenie sztuki pozwala rozpoznać czy nazwać coś, w czym ten człowiek uczestniczy i na przykład nie zdawał sobie z tego sprawy, albo w czym przyjdzie mu uczestniczyć. Albo zdawał sobie sprawę, a tak nie do końca. A nie do końca tak? Potrafił to nazwać. Poza tym nie miał szansy na przeżycie takiej sytuacji, jednak w świecie wykreowanym, czyli w pewien sposób bezpiecznym, w obecności innych ludzi. Bo jednak teatr przy żywych aktorach na scenie i przy żywej publiczności no, ma pewien charakter wspólnotowy. I to jest tak, że ludzie się potrafią zarażać od siebie śmiechem, ale też na przykład słyszymy śmiech, który jest na wynos, prawda, że ktoś się zaśmiewa czasem tak o w ogóle, ponieważ chce zaistnieć, a komuś innemu jest wcale nie do śmiechu. Ja pamiętam, kiedy to już chyba kilkadziesiąt lat temu, oglądałam w towarzystwie młodzieży w wielkim kinie Urodzonych Morderców. I przy tym bardzo inteligentnym scenariuszu pamiętam, no, bywały reakcje śmiechu takie, gdzie mnie na przykład wcale nie było do śmiechu. I teraz to też daje do myślenia, czy to jest obrona przed dopuszczeniem w ogóle do siebie takiego tematu, czy to jest z niewytrzymania, bo ten temat tak dolega, czy tak dotyka, czy tak boli. Bo te reakcje, one są bardzo różne. Natomiast wracając, wydaje mi się, do języka teatru, tak jak panowie tutaj powiedzieli, że widz, szczególnie młody, jest w sposób nadwrażliwy wyczulony na fałsz, czyli na ten teatr codzienności, w który często jest wtłaczany przez ludzi dorosłych, uczony tego teatru. To znaczy pamiętamy sytuację z Gombrowicza, z Iwony, gdzie Filip musi zgiąć kolana, chociaż bolą, przed majestatem króla i uznać pewien teatralny sztafasz, chociaż niekoniecznie jest mu na rękę. I teraz w tym momencie wydaje mi się, że taki teatr, który powstaje z myślą także o młodej publiczności, powoduje, że jesteśmy w stanie, że ten człowiek się nie czuje sam, że w relacji z publicznością, w relacji z aktorami, on jest w stanie też mniej się bać gdzieś tych wszystkich procesów, które w nim zachodzą. Też podczas pani wypowiedzi sobie właśnie myślałam o tym, właśnie a propos odzwierciedlania rzeczywistości przez teatr, znaczy, że to jest naprawdę bardzo skomplikowaną sprawą, że wiele spektakli, które powstaje. Też wczoraj tutaj można było oglądać ten spektakl niemiecki. Jest bardzo wchodzących i wyrastających z rzeczywistości. Znaczy nie wchodzą w formę, po prostu dają dokładnie to samo doświadczenie, które można
na co dzień przeżyć, które młody człowiek może na co dzień przeżyć, tak o, po prostu może go doświadczyć. I zaczęłam się po prostu zastanawiać nad tym, czy to są, że to są tak dwa różne bieguny, dwa tak różne zupełnie sposoby szukania porozumienia z młodym człowiekiem. I też sama byłam świadkiem sytuacji, że te dwa różne sposoby, czyli to co mam na myśli, szukanie tego teatru bardzo formalnego, czy też szukanie wielkiej metafory i drugi sposób, czyli taki bardzo blisko życia i bardzo blisko młodego człowieka, że one naprawdę bywają skuteczne. Panie Zbyszku, czy mógłby Pan to skomentować? Jak to wygląda z Pana perspektywy? To jest zadziwiające być może, ale znaczy, nikt nie jest chyba w stanie określić, czy ten sposób jest mocniejszy, czy ten drugi. One to też jest bardzo indywidualne. Jest to indywidualne, poza tym one istnieją jakby w tym samym czasie też, tak. Prawda? To nie jest historyczny rozwój. W którymś momencie, jak weszli brutaliści i z ogiem w głowie tegoż autora. Także tu jest... Rozmawiałem wczoraj z autorem i reżyserem tego niemieckiego przedstawienia i on jest przekonany, że to jest właściwa droga. Ja tylko dodam, że mówimy o spektaklu Przez granicę tylko jeden krok w reżyserze Müllera. Tak, tak. On nie ma potrzeby innej. Reakcje młodzieży potwierdzają jego wybór, jego drogi. Ja to jakby szanuję, natomiast osobiście jednak wolę dramaturgię i spektakle, w których jest coś więcej. No, odwołanie się do mitu, do baśni powoduje, że tych znaczeń zaczyna nagle narastać bardzo dużo. Tutaj w przypadku tych przedstawień, które realistycznie jakby kopiują rzeczywistość młodych ludzi, no to jakoś nie potrafię sobie tych ekstra wielu znaczeń w sobie zbudować. Nie? Ja też myślę o tym, że w przypadku tego pierwszego typu teatru, który nie jest taką kopią rzeczywistości, myślimy też o takim estetycznym przygotowaniu widza. W ogóle o rozumieniu tego teatru jako wydarzenia estetycznego, które ma w nas jakoś pobudzić zupełnie inne pola wrażliwości. Jak Państwo myślą? To znaczy estetyka jest częścią tego kodu, którym chcemy się komunikować i w momencie, kiedy mi na przykład wydaje się, że albo słowo tego nie wyrazi, albo gdy wyrażę to przy pomocy słowa, to będzie to zbyt oczywiste, albo coś uprości nie tak, jakbym chciał, to szukam sytuacji teatralnej, scenicznej, obrazu, innego rodzaju bodźca, który pomoże mi w wypowiedzeniu tej treści, w wysłaniu tego komunikatu. Jakby i w tym momencie potrzebna jest mi ta strona estetyczna teatru, żeby tam umieszczać te treści, które w słowie no, nie wydają mi się jakby najciekawsze, albo ja nie odnajduję sposobu na wrażenie ich słowem. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle jest różnica między tworzeniem sytuacji teatru, a kalką rzeczywistości. To są zupełnie różne rzeczy, bo można brutalistów tworzyć, to znaczy zawsze jest to jednak rzeczywistość wykreowana. I teraz pytanie, czy jeżeli ta rzeczywistość wykreowana jeden do jeden przenosi rzeczywistość z ulicy, to czy ona jest w stanie podnieść tę rzeczywistość albo skontrapunktować, albo obejrzeć, czy rzucić światło do rozpoznania siebie w tej rzeczywistości. Wszystko jedno, czy to jest dorosły widz, czy to jest młody człowiek, prawda? I wydaje mi się, że pamiętam, kiedyś takie robiłam przedstawienie Młoda Śmierć, gdzie młodzież, która dokonywała różnych zbrodniczych czynów,
była bohaterem dramatu, to było o zaburzeniu pomiędzy fikcją i rzeczywistością. I teraz ja, ponieważ musiałam to nazwać, czego to dotyczy, że to jest zaburzenie pomiędzy fikcją i rzeczywistością, to spowodowało użycie formy, pomimo że język był taki lipstick speaking, taki po prostu jak młodzież mówi znakomicie, wtedy przez Grzegorza Nawrockiego uchwyconym w tamtym czasie. Natomiast jednak, żeby to była kreacja, a nie oszustwo, że jesteśmy w teatrze, a udajemy ulicę, prawda? Bo wtedy nie byłoby powodu zabierania się do przepracowania takiego kawałka świata, jeżeli nie mielibyśmy rzucić światła, czyli jeżeli nie mielibyśmy dać nic poza tym, co ten młody człowiek swoim okiem jest w stanie obejrzeć na ulicy. Z drugiej strony, na przykład czytając teksty Roberta, które dają jeszcze więcej, bo dla mnie to są teksty poetyckie i to jest język, który jest jedynym językiem mającym taką siłę sprawczą, która coś, co zdarza się w codziennym życiu, jest w stanie wybić na taki poziom, którego żadnym innym językiem nie da się opisać. Czyli jakby język to są różne sposoby do dobierania się do pewnej sytuacji, czyli to wszystko, co nazywamy estetyką. Czy ta estetyka, powiedzmy, dotyczy takiego codziennego życia, czy ona jest, tak jak w wypadku twoich utworów, gdzieś głęboko w archetypie zakorzeniona, przepracowana. To są inne sposoby właściwie rozmowy, często o tym samym. Tutaj też pojawia się właśnie to, że język też jest pewną formą, która tworzy człowieka, którą człowiek sobie wybiera albo której szuka. Język to jest w ogóle chyba coś, co jest jednym tylko z elementów, którym na przykład jest różnica między językiem, którym posługuje się postać na scenie, a językiem teatru w ogóle, prawda? Bo to jest często język, przy pomocy którego porozumiewają się postaci na scenie, kłamie. I jakby demaskacja tego języka poprzez tę formę, czyli ten język, czyli tę estetykę teatru, czy przedstawienia, które powstaje, jakby demaskuje kłamstwo artykułowania się, czy wyrażania się postaci. Że w teatrze jakby zawsze od początku budujemy regułę, którą widz musi rozumieć i w tej regule te słowa nie muszą być podobne do tych z ulicy, tylko muszą być zgodne z tą regułą, tak? I też możemy ją oczywiście złamać. Znaczy powiedziałabym nawet jeszcze inaczej, że język ulicy, nawet z jego wulgarnością, jest w teatrze czymś jak piłka na boisku sportowym. Gramy tym językiem, bawimy się nim, pokazujemy, co on może robić z człowiekiem, albo jak człowiek może się przez niego artykułować. Ale on nie jest przedmiotem celebracji. Bo często zdarzają się takie na przykład uwagi, że na przykład język wulgarny w teatrze nie powinien w ogóle mieć miejsca, prawda? W tej chwili to już jest właściwie oswojone, ale jednak zdarzają się takie sytuacje. Tylko pytanie o sposób podania tego języka, po co ten język jest używany, prawda? Że to nie tylko chodzi o to, żeby epatować, tylko no, on w jakimś celu jest użyty, właśnie jak zabawka w zabawie. Każdy środek, po który sięgamy, ma znaczenie. I też myślę, że to jest... Czy to charakteryzuje dobry spektakl? Zawsze, niezależnie od tego, czy on jest adresowany do dziecka, do młodzieży, czy do dorosłego. Panie Zbyszku, czy ma pan ochotę jeszcze? Takim bardzo ostrym przykładem, w którym język stwarza postaci i jest niemożliwe, żeby zastosować inny język, to jest sztuka Piotra Bulaka Derby o kibicach. I tutaj drastyczność tego języka pokrywa się z drastycznością sytuacji
i zagrożeń, które to środowisko, ale znowuż tutaj nie ma jakby nikogo z boku, oni są w swoim sosie i oni tylko tego języka użyją, prawda? Jeżeli bohaterowie występują jednak w zestawieniu z innymi z danej grupy niż ta grupa, to oczywiście zaraz rola języka się robi zupełnie inna, prawda? To co pani Anna mówiła. Drodzy Państwo, my tu zaczęliśmy rozmawiać o języku i bardzo poszliśmy w tę stronę i też wydaje mi się, że powiedzieliśmy parę rzeczy, które też fajnie będzie skomentować z punktu widzenia osób, które biorą udział w przeglądzie. Czy ktoś z Państwa ma może ochotę zadać pytanie albo podzielić się jakąś refleksją na temat języka jako formy, o czym sobie teraz tu rozmawiamy? Dobrze, to ja jeszcze przejdę do tego tematu właśnie rozpoznania siebie w rzeczywistości pokazywanej na scenie. I myślę sobie o tym, że to też charakteryzuje, tak jak poprzednio mówiłam, że to też charakteryzuje tak naprawdę spektakl, ten proces rozpoznawania siebie w postaci, którą widzimy. Dobry spektakl dla dzieci i dla młodzieży i dla dorosłego widza. I tutaj wchodzimy albo kontynuujemy zadawane od kilku dni podczas paneli pytanie właśnie o młodego widza, o to, czy tworzyć, chociaż myślę, że też poniekąd sobie na to odpowiedzieliśmy, czy tworzyć spektakle specjalnie dla nich, co to właściwie oznacza. Pani spektakl, który widzieliśmy, jest podpisany dla młodzieży i dorosłych. Skąd ta decyzja? Tak, bo nie jest to przedstawienie dla dzieci. Ponieważ język, wydaje mi się, że w teatrze można rozmawiać o wszystkim. I to jest tylko sprawa języka, jaki zaproponuje się do rozmowy. I teraz ten język, który nam się udało przygotować, to jest taki język, którym bez skrępowania czy zawstydzenia można porozumiewać się z publicznością taką, powiedzmy, gimnazjalną, licealną i wyżej, powiedzmy przedstawienia, które, na przykład interpretacje współczesne klasyki, to wydaje mi się, że ideałem jest takie przedstawienie, które zbudowane jest na wielu poziomach, że to przedstawienie może rozmawiać i z młodym widzem, i z dzieckiem, i z osobą dorosłą. Natomiast dlaczego mówię, że nie wszystkie jednak języki są przeznaczone do rozmowy z dziećmi? Dlatego, że pewne tematy dzieci nie dotyczą. Czy nie powinniśmy ich obarczać, czy obciążać tymi tematami? I stąd to przedstawienie jest dla młodzieży i osób dorosłych, ponieważ wydaje nam się, że tak jak przygotowywaliśmy to przedstawienie, że ono może trafiać do ludzi w takim okresie dojrzewania, ponieważ główny bohater jest ich rówieśnikiem. W związku z tym język, który budowaliśmy, próbowaliśmy zbudować tak, żeby przy pomocy tego języka skomunikować się. Pojawia to pytanie już bardzo konkretne właściwie, w jakiej grupie, o jakiej grupie wiekowej myślimy, kiedy mówimy młodzież, bo to nie jest takie jednoznaczne, czy to jest ta grupa 14-latków czy 16-latków. Właściwie to w naszym teatrze zapraszamy na męczenników widzów od 15 lat, czyli tak druga, trzecia klasa gimnazjum, bo jednak jest też różnica jeszcze między sposobem rozmowy z uczniem z pierwszej gimnazjalnej, a z trzeciej gimnazjalnej. To też zależy pewnie od grupy, od tego, czy po takim przedstawieniu na przykład ktoś zechce porozmawiać o tym, co ta młodzież zobaczyła, prawda? Bo to też można próbować, oczywiście to przedstawienie, chociażby z dzieci naszych znajomych oglądały także i w młodszym wieku, ale za tym
ktoś przychodzi z dzieckiem, ale bierze odpowiedzialność za to, że podejmie rozmowę na temat. Natomiast w momencie, kiedy na przykład przychodzi klasa, czy ta młodzież przychodzi sama, no to w tym momencie jakby to ograniczenie wieku nie jest niczym innym niż właśnie zrozumieniem języka, czy świadomością języka, przy pomocy którego chcemy się porozumieć i w jakim przedziale wiekowym ten język będzie celny i będzie trafny. Myślę, że dzisiaj w tej naszej rozmowie bardzo wyraźnie pobrzmiewa taka informacja, że teatr jest jeden, w sensie, że tak naprawdę nie do końca jest osobny, czy może być osobny teatr dla, albo powinien być dla młodych ludzi. Że to jest po prostu bardzo poważne traktowanie młodych ludzi i robienie jakichś spektakli o tematach, które interesują twórców w sposób komunikacji, językiem, który jest zrozumiały dla młodego człowieka, sprawia, że to już jest jakiś łączny spektakl dla młodzieży i dla dorosłych. Wydaje mi się, że dość silnie się to pojawia, że nie chcecie Państwo wyróżniać tej grupy młodzieży jako grupy, która ma być traktowana specjalnie. Panie Zbyszku. Ja jeszcze tylko może powiem słowo, że ja do tego, o czym Pani powiedziała, dołożyłabym, że może brakuje repertuaru, który szczególnie absorbowałby właśnie młodzież. No właśnie to mnie ciekawi. Że ja bardziej myślę o tematach, o wątkach, takich, która szczególnie mogłaby właśnie tę grupę ciekawić. Niekoniecznie o jakimś specjalnym wydzieleniu teatru czy grupy. No ale też myślę, że jeżeli mówimy o jakimś worku z tematami, to może to jest po prostu dobry moment, żeby sobie porozmawiać o tych tematach z Państwa perspektywy atrakcyjnych dla młodych ludzi. Jeszcze tak powtórzę trochę to, co na początku powiedziałam o tym, że w sumie chyba się nigdy nie zastanawiałem nad tym, do jakiego widza piszę, w sensie nad przedziałem wiekowym, tak? Że bardziej zastanawiałem się nad postacią młodego człowieka i światem wokół niego. No a jeżeli ktoś, no jakby to wtedy jakby no automatycznie w jakiś sposób to się staje tematem też dla jego rówieśników, tak? Dla rówieśników tej postaci, czyli że w zasadzie to moje działanie służyło tworzeniu postaci w jakimś wieku, w jakimś momencie życia i jeżeli to i przez to może ten temat też staje się tematem dla młodych ludzi. Sztuka staje się sztuką młodego człowieka. Że jeszcze chyba tutaj jedna rzecz wchodzi, tak w tej chwili mi przyszło do głowy, że część języka, chociażby z klasyki, dla właśnie nastolatka czy młodego widza może dzisiaj być niezrozumiała z tego względu, że pewne kody kulturowe uległy albo zatraceniu, albo zupełnemu rozchwianiu, że jest trudno się porozumieć. Natomiast wydaje mi się, że jest ogromna potrzeba odbudowywania tych kodów i tu jest ogromna szansa dla teatru właśnie poprzez formę, poprzez poszukiwanie takiego języka teatru, który trafi. Ale ponieważ nie jest to łatwe, bo rozumienie pewnych tekstów z klasyki no, wymaga chociażby jakichkolwiek odniesień kulturowych. I tutaj są braki chociażby w lekturze bieżącej, gdzie nie ma wspólnej bazy. Dlatego wydaje mi się, że jest potrzeba tego, żeby powstawały nowe sztuki, które próbowałyby gdzieś wyrównać czy zniwelować ten dystans, powiedzmy, pomiędzy pokoleniem starszym i pokoleniem tym najmłodszym. Znaczy, ja myślę, że tutaj cała nowa dramaturgia rzeczywiście może bardzo wiele dać.
takie teksty w sprytny sposób łączące konteksty kulturowo rozpoznawalne dla dorosłych, ale jednocześnie jakoś wychodzące w stronę młodego odbiorcy. Tak? Myślę, że na pewno jest to pewnego rodzaju droga, aczkolwiek ja też nie jestem taką znowu pewnie osobą, która by bardzo chciała młodym ludziom ułatwiać. Więc wydaje mi się, strategia. Więc wydaje mi się, że to też czasem nawet jeśli, bo teatr niekoniecznie jest do rozumienia, że jeżeli nawet ktoś siedzi na przedstawieniu i czegoś nie rozumie, to może się zechce na przykład zastanowić, dlaczego nie rozumie. Jak nie zechce, to jego strata, albo prawda? Albo może też po prostu czuje, znaczy odbiera to po prostu na oczywiście innym poziomie. Na zupełnie innym poziomie. Czasem na przykład rozmowa, chociażby o tym naszym dzisiejszym przedstawieniu, jest no właściwie tak, żeby pobyć sobie razem, bo na przykład oni mówią, że oni na przykład nie chcą mówić, bo więcej to w trakcie przedstawienia im dało do myślenia, niż gdyby oni teraz mogli to swoimi słowami wyartykułować czy nazwać, że czasami nie o wszystkim trzeba mówić swoimi słowami, że jednak sztuka, myślę, że teatr też jest jedną z takich sztuk, która jest w stanie mówić poza taką właśnie debatą, dyskusją. Chociaż ja byłam też świadkiem w Wałbrzychu po tym spektaklu no sporej rozmowy między nastolatkami, którzy dyskutowali o tym, czy ostatnia scena jest sceną zwycięstwa bohatera, czy jego porażki. I to naprawdę było, no, dla mnie jako podsłuchiwacza było to bardzo ciekawe. I też argumenty, do których się odnosili, no, nieoczywiste interpretacje wcale, które przywoływali. Było pytanie o... O tematy? Tak, co jest ważne, co interesuje młodzież. I myślę jednak, że... oczywiście ja też nie lubię dzielić teatru, natomiast nie da się uniknąć tej sytuacji, że jednak widz, odbiorca determinuje i temat, i formę, którą jemu pokażemy. I doświadczenia kolegów z Niemiec i tutaj nasze są takie, że młodzież to wprost mówi, że jednak jeżeli spektakl jest o nich, o ich sprawach i oni siebie odnajdują na scenie, to jest dla nich jakby najważniejsze ze strony ich jako widzów dzieła sztuki. Natomiast z punktu tego widzenia też takiego społecznego, sam fakt, że jest spektakl specjalnie z myślą o nich stworzony, już powoduje ich gotowość do przyjęcia, do wejścia w ten świat dużo większy niż bez. Kolejna istotna według mnie też sprawa to jest kwestia tego fałszu prawdziwości. Jeżeli ma być o nas, i to ja nie chcę widzieć 40-letniego aktora, który udaje 14-latka, prawda? I tutaj oczywiście wtedy można zastosować pewne chwyty, jakąś sytuację retrospektywną i tak dalej i uzasadnić to, że ten aktor jest starszy. Natomiast to jest słabsze rozwiązanie. Słyszałem o takiej niezwykle ciekawej sytuacji w Szwajcarii, w Bazylei jest Teatr Młodego Widza, wprowadzony tam reżyserem głównym jest Niemiec, Uwe Hovemann. I to jest teatr profesjonalny, w pełni. Tam jest wszystko profesjonalne, cały zespół obsługujący, reżyser, scenograf, dramaturg i tak dalej. Natomiast jedynym amatorem jest aktor. Oni wybierają, powiedzmy, 60 osób, młodych ludzi, którzy się zgłaszają. Przez rok przygotowują ich poprzez różnorodne warsztaty, no taki skrócona szkoła teatralna trochę. I potem wybierają kilka osób, które jest potrzebnych do danego przedstawienia i to są wybory idealne co do postaci, prawda, co do emploi aktorskiego i tak dalej, i tak dalej. I,
i ci ludzie koncentrują się absolutnie i wyłącznie tylko na zagraniu tej jednej roli. To jest oczywiście, ja tego nie widziałem, to strasznie żałuję, to takie może zbyt brzmi, może niewiarygodnie również. Natomiast z tej rozmowy, którą przeprowadził Stefan Fischer-Fels, który jest teraz dyrektorem artystycznym Teatru Grips, który jest absolutnie adresowany od bardzo wielu lat, z długą historią, do młodzieży, ma specjalny repertuar i ma też aktorów młodych, bo to jest jakby, jest to ważna sprawa. I z tej rozmowy wynikało, że efekt artystyczny i to uwierzenie w prawdę sceny jest niesamowite, niespotykane. Nigdy wcześniej, także trzeba trochę szukać, chodzić w tę stronę również i robić wszystko, żeby młodego człowieka do teatru przekonać. To jest jeden ze sposobów. Oczywiście cały wór tematyki i tak dalej, to jest jeszcze inna trochę sprawa. Teraz to, o czym pan opowiada, ja tylko na sekundkę to skomentuję, to też jest ten eksperyment w ramach troszkę innego jednak teatru, to znaczy też budowania teatru z młodzieżą dla młodzieży. Nawet jeżeli cały system jest profesjonalny, to mam poczucie, że troszkę to jest inny rodzaj teatru, jakiegoś eksperymentu, okej, artystycznego, ale no, po prostu szukanie. Myślę, że to też może być klucz, którym fajnie opisać przygotowywanie spektakli dla młodzieży. Poszukiwanie nieustanne, jakieś też wyzwania dla twórców, dla odbiorców. Ja teraz tak właśnie przyszło mi do głowy, co by to miało znaczyć, żeby młodego widza do teatru przekonać. Mnie się wydaje, że ważną rzeczą jest na przykład wprowadzanie pewnych tematów w rozmowę z ludźmi młodymi, na przykład takich, jakie proponuje Majenburg w Męczennikach, bo na przykład nie ze wszystkimi starymi można na ten temat rozmawiać. Bo często to są już wrażliwości usztywnione, często to są postawy skostniałe, często to są postawy, które mają opór przed wejściem w pewne tematy, bo gdzieś w tym swoim no, teatrze, czyli tym zafałszowaniu na rzeczywistość pozostały. I wydaje mi się, że jeżeli teatr może prowadzić rozmowę o rzeczywistości, o teatrze, w którym żyjemy, dziejemy się codziennie, to że tu jest ogromna szansa znalezienia języka komunikacji z ludźmi, którzy za moment wejdą w dorosłe życie, po prostu żeby nie powtarzać tych momentów usztywnienia, które są nie do odkręcenia już w starszym pokoleniu. Chociażby cały ten obszar tematów, które pani na początku poruszyła. Ja jeszcze, jeśli można, dodam, żebyśmy nie mieli tego przekonania, że tylko młody aktor może zagrać młodego bohatera, bo to oczywiście byłaby gruba przesada. Przypomniały mi się teraz dwa przypadki. Janusz Jezierski, to było już ponad 20 lat temu, napisał taką sztukę Nasze sprawy i bohaterem jest nauczyciel, to jest monodram. Wykonywany był przez wspaniałego aktora z Teatru Nowego w Poznaniu, Pawła Hadyńskiego. Natomiast w postaci tego nauczyciela odzwierciedlały się wszystkie sprawy młodzieży, odbijały. Tak? On był nauczycielem i jego dylematy, jego słabości więcej mówił o młodzieży niż o nim samym. Drugi taki przykład to Marta Guśniowska napisała sceny z życia ciała pedagogicznego i grała to Teresa Rapetyce. To jest to samo, o nauczycielu, który przechodzi na emeryturę, jest pozbawiony kontaktu z młodzieżą i też mówię, jest to bardziej dla mnie o młodzieży niż w sumie o tym nauczycielu, chociaż oczywiście to jest też niezwykle istotne, ten dramat osoby, która samotna, nie pracuje już, nie ma kontaktu z młodzieżą, została po prostu izolowana. Dla mnie w ogóle ten temat nauczyciela jest niezwykle istotny i myślę, że te monologi nauczycielskie też służą takiemu pokazaniu właśnie nauczyciela jako człowieka z innej perspektywy, nie? Bo w szkole może
może to brzmi jako stereotyp, ale jednak widzimy tych nauczycieli w pewnej sytuacji społecznej, wręcz teatralnej. I mamy o nich jakieś takie wyobrażenie, no trochę jak o maszynach, które codziennie przychodzą i tam coś sobie gadają. A tu nagle przekazują nam wiedzę, tak? Ale to do tego się sprowadza. A tu nagle mamy zupełnie pełnokrwiste postaci, które też po prostu nam jako uczniom pozwalają spojrzeć na tego drugiego człowieka jakoś głębiej, inaczej, z innej perspektywy. A jak na innego człowieka, którego widzimy na scenie, to też przez odniesienie na naszych nauczycieli. To bardzo ważne, tak jeszcze anegdotycznie mi się przypomniało. Myśmy ten spektakl grali bardzo dużo razy, to było niezwykłe. Przyjeżdżało ogromne ilości młodzieży, także z okolic Poznania. I zawsze oczywiście były potem prowadzone rozmowy przez różne osoby. I kiedy młodzież coraz bardziej ośmielała się i coraz więcej szczerze zaczynała mówić, to były takie momenty, że nauczyciele po prostu, żeby widzą, że to i działa na ich korzyść w sumie, tak, to wychodzili po prostu i żeby ta młodzież zupełnie już nie miała żadnych zahamowań i bo i tak ten tekst właśnie zrobił to, że pokazał nauczyciela jako no, człowieka i żeby trochę więcej tego serca i zrozumienia też było tych czasami, no mówmy sobie, dzieci, młodzież potrafi być też niezwykle okrutna, tak? No te, też myślę, że to widać w Męczennikach, znaczy, że tutaj też się pojawia temat grona pedagogicznego, ale też pojawia się temat tego okrucieństwa wzajemnego młodzieży wobec siebie, co też jest jakimś istotnym tematem w moim poczuciu sztuk dla młodzieży. Oczywiście nie ukrywam, że chcę tutaj trochę nawiązać do Pani Aniu, do tematów, które, o których Pani myśli, że są ważne dla młodego człowieka, bo tak to się pojawia, a nie chciałabym, żeby zostało zapomniane, bo mam poczucie, że to może być ważne, żeby to sobie powiedzieć. Myślę, że temat okrucieństwa jest tematem bardzo ważnym, ponieważ dorośli ludzie łatwiej radzą sobie. Ponieważ w naturze każdego z nas jest okrucieństwo, natomiast no i ten pancerz mamy. Tak, natomiast dorośli ludzie radzą sobie łatwiej w swoich środowiskach z przejawami okrucieństwa drugiego, natomiast dzieci są bezradne. Tak, dorośli umieją grać, natomiast dzieci, które nie nauczyły się grać, nie umieją rozgrywać, często stają bezradne i bezbronne wobec w sytuacjach rówieśniczych, gdzie właściwie można powiedzieć, że od przedszkola. No ja muszę powiedzieć, że to, dla mnie to też jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo istotny temat. Tym bardziej jak się rzuci okiem do klas szkolnych i spojrzy się na te napięcia, które tam są, z którymi nikt sobie tak naprawdę nikt nie chce im wyjść naprzeciw. Albo jakiś nauczyciel, ktoś wychodzi, ktoś próbuje, ale to też są duże grupy dzieciaków. Dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny temat. Szczerze mówiąc, o wiele ważniejszy niż na przykład historie, jeżeli już mówimy o teatrze dla dzieci, o takiej prowiniencji romansu, których jest przecież pełno. Znaczy tych historii jak biegów przez płotki do ołtarza. Że ja też myślę o tym, że to jest po prostu super ważne, żeby też o jakimś takim poszukiwaniu akceptacji dla siebie. Dla mnie to też jest bardzo istotny temat. Próby odnalezienia siebie w tej rzeczywistości, która nas otacza. Teatr jednak jest taką sztuką, która przez żywego człowieka, wierzę, bo inaczej nie zajmowałabym się tym, czym się zajmuję, jest w stanie gdzieś próbować przynajmniej otwierać horyzont ku przyszłości. Wydaje mi się, że dotykanie takich tematów, o jakich Państwo mówią, właśnie poprzez sztuki dla ludzi młodych, to jest sprawa, bo to jest inwestycja jakaś potężna, emocjonalna na planie wyobraźni, na planie kształtowania gustu, poczucia wartości w ludzi, którzy zaczynają swoją podróż przez teatr, ale to jest podróż równoległa z podróżą przez życie. Tych dwóch rzeczywistości nie da się rozciąć nożyczkami, bo bez tej rzeczywistości, czy bez tego teatru codzienności, akurat rozmawialiśmy o temacie okrucieństwa, nie byłoby powodu, żeby poruszać ten temat poprzez sztukę, prawda?
No nie ukrywam, że tak. Czy tak sobie trochę rozmyślam o tym, że niedługo stanę przed taką sytuacją rozpoczęcia prób do Szczurzycy na jeden akt o nienawiści w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. No to taka sytuacja, że tak, biorę się za swój tekst. Znaczy mam możliwość taką, dostałem taką propozycję zrealizowania tego tekstu. I pisząc go 5 lat temu, chciałem wziąć na warsztat temat nienawiści. Spróbować skondensować do pigułki temat nienawiści, tak żeby on był jakoś uchwycony uniwersalnie, żeby nie odnosił się nim do jakiejkolwiek mniejszości, religii, wyznania, po prostu czy da się jakby no, zmierzyć i zważyć nienawiść, tak? Ale z perspektywy czasu, jak już mam, podchodzę do realizacji, wiem, że ta realizacja odbędzie się w takim miejscu jak Centrum Sztuki Dziecka, no to jakby to już jest pierwsza sytuacja, tak? To nie jest teatr, który będzie miał problem w repertuarze z takim tytułem, tylko to jest Centrum Sztuki Dziecka, które widocznie uznało, że potrzebuje takiego narzędzia do komunikacji z osobami wokół, tak, z którymi na co dzień Centrum Sztuki Dziecka się komunikuje. Więc już ta pierwsza sytuacja jest no, bardzo mobilizująca, ale też ja ją sam rozumiem. Znaczy, bo wcześniej no, nie proponowałem nigdy realizacji tego tekstu w jakimś teatrze. Nie zabierałem się za to sam, bo nie do końca wiedziałem jakby po co, tak? Znaczy, że to właśnie jakiś może taki niepotrzebny tytuł do cudzego repertuaru, tak? No ale jeżeli już jest to z tej strony, no, to jakby to już wiem, że to jest przestrzeń tych młodych ludzi, w sensie centrum. Ale też z drugiej strony, z perspektywy czasu, zmieniło mi się, że ja bym w sumie chyba nie chciał już o tej nienawiści aż tak mówić. Panie Zbyszku, czy pan to słyszy? Tak, na pewno, bo mówię do mikrofonu. Rzecz w tym, że jakby teraz w tym tekście podejmuję próbę poszukiwania piękna tej postaci. Znaczy, że ta postać jest otoczona tą nienawiścią, tylko że jakby zmieniam motywację tej postaci. Ona odtwarza pewną sytuację z przeszłości, ale w poszukiwaniu piękna. Znaczy, żeby sobie z nią poradzić, tak? Że gdzieś... tutaj myślę o tym, że z jednej strony to jest przedstawianie tematu, w tym przypadku nienawiści, a z drugiej strony, jaką my mamy motywację, żeby o tym temacie powiedzieć młodym ludziom. Że jakby kiedy sobie nazwałem, że to będzie w poszukiwaniu piękna, to poczułem się bezpieczniej, że to nie będzie po prostu tworzenie sytuacji teatralnych, które mają wywoływać w widzu uczucie nienawiści, tak? Jakieś takie po prostu preparowanie sytuacji budzących nienawiść, tylko że to stało się to, ta droga piękna jakby stała się taką drogą, z którą tak, ja wiem, że to mogę teraz zaprosić ludzi i oni nie będą mieli do mnie pretensji, że taki temat im proponuję. Więc jakby chciałem jeszcze rozróżnić właśnie na motywację twórcy względem no, tematu, jakby, że to nie jest zawsze to samo. Że ja myślę, że motywacje przy męczennikach no, też mogą być czymś, nagle się okaże, że to są jakieś inne jeszcze motywacje, o których nie usłyszeliśmy dziś, a mogą być równie jakby ciekawe jak same tematy podejmowane w tym tytule. No, i czy te motywacje są adresowane do młodych ludzi? Ja myślę, że to chyba jest tak, że nie da się tak do końca wyznaczyć przedziału tematów, bo myślę, że każdy temat, który obchodzi dorosłego człowieka, dotyczy także dziecka czy młodego widza. Mówię, to sprawa tylko języka rozmowy. Natomiast wydaje mi się, że też ludzie, którzy robią teatr, czy w ogóle, no w każdym dorosłym jest dziecko. I teraz to musi znowu cała ta rozmowa wynikać z jakiejś relacji wzajemności. Jeżeli tak słyszę rzeczywistość i mnie dotyka coś w tej rzeczywistości, a mam szansę, bo na przykład dostaję tekst, zbudować język i porozumieć się przy okazji także z widzem młodym na ten temat, to wydaje mi się, że ta sytuacja jest taką relacją w porządku. Bo w momencie, kiedy kombinujemy, a o czym by tu jeszcze porozmawiać z dzieciątkiem, to się robi taka trochę sytuacja jakby wymyślania tematów, co też powinno dzieci interesować, a dzieci to też ludzie i są
młode dzieci, małe dzieci, które są starymi dziećmi, doświadczają przeróżnych problemów i są dorośli, którzy są zdziecinniali albo infantylni, albo niedojrzali. Więc wydaje mi się, że teatr jest w stanie to wszystko godzić i że tutaj wszystkie stare tematy są nowymi tematami. Wydaje mi się, że to wynika z jakiegoś takiego słyszenia, że nie wiem, to co mnie dotyka, czy to co mnie obchodzi, czy to co mnie boli, może także dotykać na przykład mojego dziecka. I w tym momencie próbuję sformułować rozmowę. Sami tworzymy sytuację, no, w której się wypowiadamy. Więc... Tak, bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała. Ale to, co mówi Robert, przywołuje bardzo istotną sprawę związaną z obecnością nowej dramaturgii dla młodzieży, dla dzieci w Polsce. No, doszliśmy do tego momentu, że jak rzeczywiście jak kiedyś jej nie było, w tej chwili już jest na tyle, że wiele tekstów naprawdę bardzo dobrych nie zaistniało do tej pory w innej formie jak czytania. Te czytania zaczynają być często trochę zamiast. Niektóre teatry dramatyczne, które tutaj, jeśli można mówić o winie, mają jakby jej najwięcej, próbują jakby swoje własne sumienie troszkę uspokoić tym, że no to przeczytamy tę sztukę. Teksty Roberta, no tylko w brzuchu wilka w zasadzie była inscenizacja Dariusza Wiktorowicza w Teatrze Dzieci w Będzinie, Zagłębia w Będzinie. Także tutaj też jest trochę z naszej strony taka premedytacja, żeby jeżeli nikt inny, no to jest jednak proces, my czekamy, aż dojrzeją, prawda, twórcy, teatry, żeby te teksty wystawiać, bo... Też cechowany jeszcze. Musiałbym wymienić jeszcze wiele innych zagranicznych, które naprawdę są wybitne i w czytaniach brzmiały niesamowicie, chociażby Krystyna pewnie zna Pacamambo, przez Waldka Raźniaka przygotowane z aktorami, z panią Seniuk i z Wiktorem Zborowskim. Przejmujące, niesamowite. Natomiast Szczurzy Syn, który według mnie też jest bardzo wybitnym tekstem, udało nam się już tym tekstem zainteresować, jest przełożony na angielski, być może zaistnieje prędzej za granicą niż w Polsce, ale właśnie, no jeżeli nikt tego tekstu nie ma odwagi jakby, nie dorósł, żeby się za to zabrać, no to poprosiliśmy samego autora, tym bardziej, że jakby nie było jeszcze takiej okazji do tej pory. Teksty, no dwa, trzy chyba sam reżyserowałeś, które napisałeś, ale taki jak Szczurzy Syn, dramat adresowany właśnie bardzo wyraźnie jednak też do młodzieży, no to jest ta pierwsza szansa. Ja tutaj spróbuję jeszcze tylko odpowiedzieć, że właściwie teatry dramatyczne powinny mieć poczucie winy z tego względu, że ta dramaturgia, która właściwie powinna ujrzeć światło dzienne, tego światła nie ogląda, że ona pozostaje tylko w czytaniu. Myślę, że tutaj jest taka może powoli przełamująca się sytuacja, ale to jest sprawa przyzwyczajeń. I to ale jest, twórców czy widzów? Myślę, że widzów całego tego, całej tej maszynerii dotyczącej sprzedawalności biletów, że powiedzmy Czerwony Kapturek albo nie wiem, Piotruś Pan, albo to są tytuły, które się sprzedadzą. Romek Wicza-Pokojski się czai na zadanie pytania albo skomentowanie. I to jest, mówię, często na przykład dla mnie, jako dla dyrektora artystycznego teatru, sytuacja dosyć takiej dużej przykrości, że trzeba myśleć o tym, jak powiedzmy bajka się sprzeda, a jeszcze trzeba powiedzieć, że w małych ośrodkach bajka dla dzieci jest często taką pozycją, która przynosi chleb. I to myślę, że tutaj idealną sytuacją byłoby na przykład spowodowanie
na przykład, nie wiem, takiego projektu, który, tak jak na przykład konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, prawda, że powstają tego typu inicjatywy, gdzie jest szansa na rozruch tych wszystkich wartościowych tekstów współczesnych, które one w jakiś szczególny sposób będą mogły być wprowadzone, że tak powiem, bezkolizyjnie do teatru zawodowego o ambicjach artystycznych. W sensie też bez strat dla teatru, bez tego ryzyka ogromnego. Tak, bo w istocie teatr, który ma takie ambicje i ma takie zakusy, nie zawsze może sobie na to pozwolić. To jest, ja to mówię z przykrością. Musi być coś na rzeczy, bo właśnie tak właściwie pani Ania przed chwilą prawie udzieliła odpowiedzi na niezadane jeszcze przeze mnie pytanie, które właśnie chciałem zadać. Bo w pewnym momencie jak gdyby dyskusja, zresztą to jest taki też i rzeczywisty problem, ale miałem wrażenie, że ona dotyczy tego, jak nie zrazić do teatru. A dla mnie jak gdyby to, co jest istotne, to jest jak zaprosić do teatru. To jest właśnie się wiąże z tą sprawą, no chociażby taką najbardziej namacalną, czyli sprzedaży repertuaru, właśnie to, że teatry często się decydują bardziej na czytania, to też się z tym zgadzam, że jest wręcz plaga czytania, tak, czytań performatywnych, ale być może ze względu na to, że w ten sposób może to zaistnieć na raz, dwa, bez tak zwanego bólu budżetowego, więc to, ale tak, jest to problem, więc dla mnie cały czas jest takie pytanie otwarte. I tutaj nawiążę do słów, które mówił Robert o pierwszej decyzji. Jak zaprezentować albo jak zaprosić do teatru, znaczy żeby tą pierwszą decyzją, gdzie pójść, samodzielną decyzją, był właśnie wybór teatru. Mówię o właśnie tej grupie młodzieży, czyli 12, 13, 14, no 15 myślę, że już następuje, ale jak sprawić, żeby wśród wszystkich wyborów był też wybór teatru. Repertuar myślę, że jest, że to tak jakbyśmy o tym rozmawiali, ale tak jak mówię, nie chodzi mi o to, żebyśmy rozmawiali tylko o tym, jak nie zrazić, ale też jak zapraszać, znaczy, bo no, chciałbym też taką korzyść jeszcze z tego wyciągnąć. Znaczy, odpowiedź jest częściowa pewnie. Jest instytucja, która u nas dopiero ruszyła, pedagoga teatru, to po to jest on, żeby trafić do nauczycieli, trafić do młodych ludzi, przygotować ich, zachęcić, zainteresować i to funkcjonuje gdzie indziej. No u nas dopiero, mówię, znów jesteśmy dopiero na początku drogi. To tylko jeszcze o pedagogach teatru. Oczywiście też uważam, że to jest bardzo istotna instytucja, tylko że mam takie wrażenie, że jest bardziej nam potrzebna dla pedagogów, a nie dla samej widowni naszej. Znaczy to tak jest oczywiście duże uogólnienie, ale my myślę, że wiemy, o czym. To znaczy ja myślę, że znaczy tak, bo moja droga jakoś tak się rysuje trochę, że jak zobaczyłem, że te teksty, które piszę, nie są wystawiane, no są oczywiście, parę było wystawionych, ale że no raczej leżą. Jesteś autorem niszy. Tak, no to zacząłem analizować dlaczego. Analiza, no właśnie, wskazała mi taki kierunek, że no tak, no zawsze jak ten kontekst kulturowy wokół Czerwonego Kapturka bądź innych takich tytułów jest tak spowszedniały, że w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Natomiast nowe teksty często potrzebują wybudowania wokół nich kontekstu kulturowego bądź wskazania kierunku i jakby i tutaj też jest rola właśnie pedagoga teatru, więc swoją drogę jakby taką zawodową też skierowałem w tym kierunku, by móc mieć jakikolwiek na to wpływ. No i z jakimś tam uporem staram się tworzyć taką sytuację, na przykład no w Gulliverze tak pojawiło się już miejsce na osobę, która wprowadza tą myśl pedagogiki teatralnej do naszego teatru. Za chwilę mamy dwie klasyczne premiery, znaczy klasycznych tytułów.
No ale w planach mamy kolejny tekst już zamówiony na przykład, tak? I mam poczucie, że to będą realne korzyści z pracy tej osoby na też i po prostu sprzedaż tego tytułu, który będzie dla nas wszystkich zagadką, tak? Ale że jednak uda nam się w teatrze, jako w zespole stworzyć no, temu takie narzędzia, którymi się skomunikujemy z widzami i powiemy, hej, nie przejmujcie się, że pierwszy raz słyszeliście o tytule takim i takim, ale no, czujcie się bezpieczni, że będzie tak, na pewno tak samo zrozumiałe, jak Czerwony Kaptur. Ja bym też dodała bardzo ważną rzecz, że wiele teatrów, właśnie tych, które w ogóle nie chcą eksperymentować i mówią, że jest pewne ryzyko, naprawdę ma frekwencję na poziomie 90%. I jeżeli jest taka sytuacja, myślę o teatrach dla młodych widzów, to jakby to od nas, ludzi pracujących w teatrach, zależy, co oferujemy i w jaki sposób. Znaczy, to, co uważam, naprawdę trzeba robić, to jest to, co dzisiaj tutaj pobrzmiewa po prostu w każdej wypowiedzi. Dbać o jak najwyższą jakość tego, co my oferujemy młodym ludziom. I to jest takie coś, na punkcie czego ja mam naprawdę obsesję. Bo ja na przykład jestem pedagogiem teatru, ale pedagogika teatru nie jest narzędziem marketingowym. Jest narzędziem budowania jakości kontaktu z widzem. Naprawdę jakości kontaktu z widzem. Nie przekłada się bezpośrednio na budżet. Nie zawsze przekłada się bezpośrednio na liczbę zapełnionych krzeseł, ale przekłada się na świadomość społeczną. Tak, to prawda. Pedagogika teatru jest... Tak, to prawda. Pedagogika teatru jest stosunkowo nowym tematem u nas w Polsce, ale ja już będąc studentem na studiach magisterskich musiałem podjąć ten temat, próbując objaśnić, czym właściwie jest taki pedagog i jakie jest jego zadanie w teatrze, bo ja jego miejsce właśnie widzę w teatrze, a nie w szkole czy jakimś domu kultury wyłącznie. Bardzo dziękuję. To jest moim zdaniem taki człowiek, który ma za zadanie bycie łącznikiem między teatrem, reżyserem, czasem też dyrektorem teatru, a właśnie tą młodzieżą, która przychodzi do teatru, to on musi jak gdyby odnaleźć ten język, który podpowie właśnie zespołowi teatru, żeby sztuka w nowej rzeczywistości, jaka nam się tutaj właśnie tworzy w ostatnich latach, będzie po prostu bardziej zrozumiała. Ja bym teraz, jeśli to będzie tekst klasyczny. Ja bym teraz tutaj się wtrąciła, bo tutaj padło takie sformułowanie, które dla mnie jest bardzo istotne. Naprawdę pedagog teatru jest taką osobą, która jakkolwiek zabrzmi to szumnie i butnie, kocha teatr i naprawdę stara się go rozumieć. A przede wszystkim to, co pedagog teatru kocha, to są widzowie. Naprawdę to, co my dajemy, to jest to, że jesteśmy ciekawi wypowiedzi młodych ludzi. I to jest naprawdę jedyna płaszczyzna, którą mamy. I dlatego mówimy o tym, że warsztaty są fajniejsze niż rozmowa widowni, która liczy 100 osób, bo kiedy rozmawiasz na widowni ze 100 osobami, to możesz tylko powiedzieć,
jak to wygląda, czy ci się podobało, czy to, co zrobiliśmy, było fajne, co to pobudziło w tobie. A podczas takiego procesu warsztatowego, gdzie pracujemy z niewielką liczbą osób, naprawdę możemy im po prostu możemy ich zaprosić do tego, żeby się z nami spotkali. I to jest jakaś w ogóle absolutnie, absolutnie fantastyczna sprawa. Pociągająca i cudowna. Naprawdę. Super, my się bardzo z tego cieszymy. Znaczy nie chciałbym, żeby teraz się tutaj narysowała jakaś opozycja, ale chciałem tylko stanąć w interesie wszystkich pozostałych twórców teatru. Dla nas też widz jest najważniejszy, też go, mówiąc górnolotnie, kochamy, także to nie chciałbym tylko tak, żeby nagle, bo jesteśmy tak jak tutaj na cały świat nadawani, żeby wyszło, że u nas tylko pedagog jest teatru od kochania widza. Nie, nie tak. Po prostu dajemy tą perspektywę, bo też myślę, że to jest jakoś ważne i potrzebne, że skoro, tak jak zauważył pan Marcin, pedagogika jest stosunkowo nową dziedziną, a też no, ze względu na specyfikę tego, czym ja się zajmuję, jeżeli jest tylko okazja wspomnieć parę słów o pedagogice teatru, a jeszcze w świat, na pewno ją wykorzystam. Ja spróbuję, to może jeszcze spróbować tylko tak złapać temat, gdzie jest trudność rzeczywiście w tej chwili. Ja myślę, że problem leży w ogóle w tak zwanej kulturze teatralnej, że teatr, jeśli jest w przedszkolu, teatrzyk, ktoś robi z dziećmi, to jest super. Jeżeli jest w szkole, jest cała tradycja teatru uniwersyteckiego. To, o czym pani mówi, na przykład po męczennikach, oczywiście, że młodzieży, która zostaje po przedstawieniu, znacznie ciekawsze zajęcia ma do zaproponowania Kamila Paradowska, która rozdaje tekst męczenników, wybiera jedną scenę i dzieci, obejrzawszy przedstawienie, za chwilę ta młodzież samodzielnie musi przeczytać, ponieważ w każdym z nas właściwie jest aktor. Natomiast to, nawiązując, dlaczego te teksty nowe, te teksty, które powstają, są w teatrach zawodowych trudno sprzedawalne, to jest, myślę, problem nie edukacji dzieci i nie edukacji młodzieży, tylko to jest problem pewnych nawyków, gdzie jest łatwiej nauczycielce kupić bilety na Czerwonego Kapturka niż na, nie wiem, tekst Roberta Jarosza, gdzie łatwiej jest matce, ojcu w niedzielę dziecko wziąć na taki tytuł, na którym oni sami wychowali się i chodzili, niż żeby spotkać czy zobaczyć coś nowego. Dlatego wydaje mi się, że tutaj jest ogromna jakaś potrzeba zasilania i budowania całej sfery informacji, że uczestniczymy w jakiejś zabawie, która też jest teatrem, i żeby nie traktować tego wszystkiego, co nowe powstaje, jako, nie wiem, twór obcy, czy czegoś, co my musimy robić, czy czegoś, co jest naddane, bo jeżeli człowiek czegoś nie zna, no to nie kupi biletu, bo jeśli nie ma ciekawości, prawda? No niestety to idzie dalej, bo to jest kwestia polityki kulturalnej państwa, której praktycznie nie ma. Są polityki poszczególnych resortów, są polityki partii, a państwa, które jest, składa się z narodu i naród ma swoją teraźniejszość, ma przyszłość. O tym jakby, o tej misyjnej roli prawie nikt zupełnie nie myśli, to jest skandaliczne. Zlikwidowanie teatru telewizji, to jest skandaliczne. To wszystko miało wpływ na to, że dziecko i młodzież miało więcej kontaktu z teatrem, i tutaj edukacja i poprzez szkołę, poprzez różnego rodzaju kluby, Towarzystwo Kultury Teatralnej, konkursy recytatorskie, to wszystko, Klub Proscenium w Poznaniu, czy 212 we Wrocławiu i tak dalej, Centrum Edukacji Kulturalnej w Gdańsku, które już dawno nie istnieje. To wszystko miało duży wpływ. W tej chwili teatry są jakby odcięte, znaczy szkoły są mocno odcięte od teatrów przez to, że muszą realizować takie, a nie inne programy i są straszne obostrzenia, a polityka ustaliła taką sytuację teatrów, że mają
większość, tylko pieniądze na funkcjonowanie, a nie na realizowanie premier. Stąd potrzeba zarobienia i to jest tutaj dramatyczne, że być może to nie jest zła wola, tylko ten wymóg, który pewnie nie tak strasznie trudno jest zmienić, ale który obowiązuje od początku tego przeobrażenia ustrojowego w Polsce i to jest, no, to jest straszne, to jest straszne. To prawda. Trzeba wychowywać dla teatru i poprzez teatr, a nie tak jak to się dzieje w tej chwili. Ale teraz jeszcze chciałem zadać pytanie. Jak pani Aniu doszło do samego pomysłu sięgnięcia po ten tytuł, jeżeli mogę się dowiedzieć, bo to mnie bardzo zafrapowało, że no, teatr dramatyczny, teatr znany ze sztuk właśnie dla publiczności, głównie dorosłej, nagle sięga po tekst skierowany do młodzieży i nie nagle. Tak się... Mamy sporo takich tekstów w repertuarze, które także gwarantują spotkanie z młodym widzem. Natomiast akurat do realizacji tego tekstu przyczynił się fakt, że podczas szczecińskiego kontrapunktu utwór ten publiczność miała okazję obejrzeć w Berlinie w reżyserii samego Mayenburga. Ja nie oglądałam tego przedstawienia, ale dostałam napisy, wydrukowane napisy polskie do sztuki, bo to było tłumaczone. I oczywiście temat mnie zainteresował, ponieważ 13 lat temu robiłam w Poznaniu, w Teatrze Polskim pasożyty. To byłam bardzo też ciekawa akurat tego Mayenburga i poprzez agencję Adit zamówiłam tłumaczenie. Tekst dla nas przełożyła Elżbieta Obradowska-Jesionek, ponieważ w jej przekładzie robiłam także pasożyty, więc język był mi bliski. I w ten sposób powstało nasze przedstawienie. Mamy jeszcze jedno pytanie, albo może podzielenie się opinią? Dzień dobry. Więc ja chciałam podzielić się opinią, bo mam 16 lat i właśnie jestem młodzieżą w teatrze, już w ogóle. I tak. Więc tak po 90 minutach tej owocnej rozmowy, no nasunęło mi się parę wniosków, które pomyślałam, że fajnie by było, gdyby z tej drugiej strony padły. Więc tak słuchając, ja uważam z mojego doświadczenia krótkiego, że tak naprawdę forma i temat w naszym wieku są najmniej istotną sprawą. Że nam głównie zależy na tym, żeby do nas mówić uczciwie i żeby nas traktować na równi, a nie właśnie w formie takiej wyższego nauczyciela. Dlatego, że i tutaj chciałam się głównie odnieść do pytania, jak zachęcić młodzież, żeby ona przyszła do teatru. I myślę, że to nie jest łatwe, bo mamy bardzo, ale szkolne złe doświadczenia niestety, bo głównie jeżeli chodzimy na spektakle, są to spektakle typu Balladyna, Dziady, głównie dobra literatura. Tak, głównie realizowanych lektur i co bardzo ostatnio mnie uderzyło, byłam na spektaklu właśnie Dziady i dostałam właśnie taki poradnik, jak prowadzić scenariusze lekcji. I co też właśnie jest takie ważne w teatrze, zwłaszcza dla nas, to, żeby nam dać myśleć samodzielnie, żeby nam nie prowadzić jakichś lekcji, scenariuszy. Tutaj wiecie, macie to tak zinterpretować, musimy to wziąć pod temat i właśnie dlatego uważam też, żeby teatr się otworzył, w ogóle żeby instytucje się otworzyły. Musicie tak do nas, bo my lubimy działać, jednak działać, a nie tylko my, tak jak wy.
mieć świadomość, że od nas coś zależy, że to nie jest tak, że nam dają wyciągnięte na tacy, a my tylko możemy przyjmować i nie dawać nic od siebie, że my jednak chcemy tej reakcji, bo ona jest jednak trudna, bo my jej się boimy, ale i oczekujemy. Czyli nie przychodzicie po odpowiedzi do teatru, ale po pytania. Teatr ma zadawać pytania, tak? Dobrze zrozumiałem? Też. Znaczy jeszcze tak się w nawiązaniu do, bo może to, nim nie została zrozumiana jakby myśl a propos pedagogii teatralnej, ale to nie ma nic wspólnego z nauczaniem w każdym razie. Znaczy, że to jest tworzenie przestrzeni, w której... Właśnie do działania. Do działania i do... Znaczy, bo to, co mi się wydaje najcenniejsze, to jest w ogóle twórczość. To znaczy twórczość jako, że tworzenie sytuacji, w których grupa ludzi niezależnie od... nie wiem, nie chodzi o bycie, nie wiem, reżyserem, aktorem, kimkolwiek, tylko że grupa ludzi coś wspólnie tworzy, a teatr umożliwia tylko taką sytuację, daje pewien impuls do tego, żeby ta grupa ludzi w tym samym czasie, i miejscu zaczęła wspólnie coś tworzyć. I jeżeli to będą tworzyć w nawiązaniu do tematów albo spektakli, które powstają w teatrze, to w jakiś sposób też przez działanie przepracowują, zbliżają się do języka, nie wiem, twórców czasami. Jakby, że to jest, każda pedagogia teatralna jest jak najbardziej twórczością. To nie wiem, czy dobrze zrozumiałam Agatę, czy miała na myśli to, żeby spektakl tak jakby nie narzucał nam swoich poglądów, tylko zostawiał to, że sami możemy pomyśleć i sami możemy wyciągnąć z tego wnioski takie indywidualne dla siebie, że nie jest nam coś narzucone, tylko jest tak kompozycja otwarta, tak, dokładnie, że możemy sami. Wiecie co, szczerze powiem, myślę, że wypowiedzi dwóch szesnastolatek na zakończenie przeglądu, co nowego. Lat. Ile? 18. Świetnie. Szesnastolatki i osiemnastolatki na zakończenie przeglądu Teatru dla Dzieci i Młodzieży, co nowego, są super punktem. Po prostu zostawmy młodzieży pole do myślenia i działania i do interpretacji. Na pierwszym ich dyskusji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję moim gościom, bardzo dziękuję publiczności. Dziękujemy.